Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone'a. Ja jestem Farid, wy jesteście na Farid Games i jeśli chcecie zobaczyć jeszcze więcej odcinków, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Moi drodzy, dzisiaj przechodzimy sobie już do heroików. Wczoraj mieliście możliwość zobaczenia pozostałych wyzwań klasowych. No i cóż, przejdźmy do heroików. O 19 będzie kustosz, natomiast o 20 planuję wrzucić tutaj zapomnianego ducha, ale to już o 20. Dobrze, kustosz na heroiku, jego hero power bez zmian, ochrona galerii, pasywna moc specjalna, twój bohater ma prowokację. Dlatego wszystkie możliwe obrażenia możemy wbijać w niego. A co za tym idzie, mamy problem z pozbywaniem się jego kreatur, więc wybrałem sobie tutaj maga z masą zaklęć i z arkangolemami. Tym bardziej zrobiliśmy sobie talię na wildzie, dzięki czemu mamy jeszcze parę dodatkowych zaklęć z wilda. Mamy również mad scientista, który wyciągnie nam sekrety z deku. Dobra. Przejdźmy do gry, zobaczymy jak nasz mag się tutaj sprawdzi. Dorzuciliśmy tutaj jeszcze, jest mana worm i ten łepek, który dostaje zdrowie za zaklęcia, także zobaczymy jak oni sobie poradzą. Przydałyby mi się jakieś kreatury na pierwszą turę, albo mana worm, albo nie. Może jeszcze nam dojdzie? No nie. Za menażerię odpowiada mniejszy kustosz. No tak. Na początek murloki. O, cudownie. Ha. Co ja mam tu zrobić? No dobra, spróbujmy tak. No nieźle. Tylko najgorsze jest to, że on się strajduje. Oj, i kolejne murloki. No ładnie. Ej, ale się nie strajdował. Ciekawe. A w takim razie... Zabijmy tego łebka, żeby nie dawał buffów. My atakujemy w twarz i zobaczymy co dalej. Mamy tutaj dwa pociski lodu, a on się nie traduje. Okej, to teraz możemy spokojnie tego zabić. O, szkoda, że na kruka. O, cudownie. Chociaż, czy ja wiem. Możemy zrobić tak. Tego łebka możemy zabić, tego łebka możemy zabić. I ogień. Wszystkim co mamy. On widzę pełna agresja, a nasz tajemny olbrzym kosztuje... O Jezu. Nie rzucaj mi jasej. Fireball? Fireball, cudownie. Tego zabijamy, tego zabijamy. No i nasz mana worm już całkiem ładnie tutaj urósł. Tylko że mamy 13 punktów zdrowia, więc nie za dobrze. Pyłowego diablika sobie pokonamy na spokojnie. No dobra. Czy my giniemy? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie giniemy, ale jesteśmy bardzo bliscy. Może będzie się tradeował. Okej. Okay. Tradeował się, to nam to jest stosunkowo na rękę. Zagramy tak. Tylko że mamy jeden punkt zdrowia i musimy jeszcze pozbyć się tego murloka, a on dostał, no dla nas jest to koszmar. Dla nas jest to koszmar, ale jest to i tak nieistotne, bo
Nie mamy jak zdjąć jego murloka, który nas teraz zabija. Ale kurde, nie poszło tak źle, bo zbiliśmy go na 14 punktów zdrowia. Więc myślę, że przy drugim podejściu powinno pójść znacznie lepiej. Szkoda tylko, że nie dostaliśmy Flamewalkerów jakoś we wcześniejszej fazie gry. Bo wraz z Flamewalkerami to jesteśmy w stanie zrobić bardzo ładny clear na stoły przeciwnika. Dobra, mamy uczennicę. Aim Intellect i zapomnianą pochodnię. Nie, zapomnianą pochodnię sobie zostawimy. Musimy mieć na ręce startowej jakikolwiek removal. A tajemny intelekt wyrzucałem przed chwilą, więc co to ma znaczyć? Jezu. Za menażerię odpowiada mniejszy kustosz. Tak, no witaj, witaj. Cudownie. Moc dziczy. Okej. No, obniżenie kosztów zaklęć jest niezłe. Niezłym zagraniem, ale w tej sytuacji niewiele nam to daje. Dobra, pozbądźmy się tego. Mamy Firebola na kolejną turę. O Jezu. To combo mnie irytuje. W ogóle ten mistrz miecznictwa jest za 2 punkty many. To jest niepokojące. A może... Nie, no zagrajmy tak. Zagrajmy tak, tego spingujmy. No i graj. No i graj. O! Oddał mi turę. Bosko. Naprawdę bosko. Dobierzmy jakieś karty. Będę gridem i zaczekam. Zaczekam z tymi dwoma zaklęciami. No, dobra. Błyskawica na to może iść. A z tym sobie poradzimy. Z tym sobie spokojnie poradzimy. I teraz tak. Zagrywamy po kolei. Tego się pozbywamy. Dorzucamy jeszcze dwa taunciki. No i graj. Ja za każdym razem zapominam o jego AOE. Masakra, no. Ech. Jeszcze kolejne tajemne pociski. Ale dobra, on się wysypał z kart. Więc jeśli teraz dojdzie mi jakiś Flamewalker... No nie, Flamewalkera nie ma. Ale mamy takiego cudaka. Zagramy sobie tak, tego spingujemy. I w kolejnej turze uda nam się zabić tego mistrza miecznictwa. Małe rybostwo mają wstęp wolny. No cudownie. Możemy zagrać swobodnie tego Flame Strike'a. No on mi zagrywa burzę z piorunami, ale to nic. To nic. My sobie... My sobie zagramy tak. Zagramy tak. Tego zabijemy z Hero Power. I graj. Flame Strike'a zachowam na większą ilość jakichś tam kreatur. I na spokojnie to spingujemy. Dorzucimy jednego tajemnego olbrzyma i zobaczymy, co on z nim zrobi. No, trochę mu zajmie pokonywanie go. No. To jest uciążliwe, ale jakoś damy sobie z tym radę. Jakoś damy radę. Dorzucamy kolejnego i w twarz.
Szkoda, że żadne z tych pocisków nie trafiły w ten czołg. Ale i tak czołg jest już na 4 punktach zdrowia, więc spokojnie zginie od naszego Flame Strike'a. Więc nie pozostaje nam nic innego jak wbijać po 16 punktów obrażeń co turę. Tylko posprzątaj. Okej. Żadnego dużego. No dobra, ten może być. Zagramy sobie tak. No i ogień. I kolejna tura. Powinniśmy go zabić. Powinniśmy go zabić i tym samym kustosz na poziomie heroicznym jest pokonany. Kustosz na poziomie heroicznym jest pokonany. Dezaktywacja, dokładnie tak. A ja siadam zaraz do nagrywania kolejnej heroicznej walki. Także moi drodzy, jest jak nowy. W tym odcinku to wszystko. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Ja natomiast zapraszam Was już za godzinę, już o godzinie 20, gdzie zobaczycie walkę z widmem Arana. Także moi drodzy, do usłyszenia, na razie, trzymajcie się, cześć!